Na pewno zaskoczyłaś tym, jak twój głos się rozwinął, bo ja pamiętam, że z jego nie śpiewają. Aha. Gdzie tam byłaś troszeczkę krytykowana przez Elę Zapędowską. No i powiedz... To nie był. To prawda, ale powiedz, ile ty godzin tak codziennie spędzałaś, spędzasz na ćwicząc po prostu głos, swój wokal? To zależy, bo tak naprawdę nie... I ćwiczę wokal, ale też... Grałam przez lata na fortepianie, więc jestem po szkole muzycznej, więc właściwie byłam przyzwyczajona do muzyki i do trenowania. Ile godzin spędzam dziennie? Ja myślę, że powiedziałabym, że spędzam kilka godzin dziennie z muzyką w różnej formie, bo i słuchając jako słuchacz, inspirując się tym, co jest, i grając instrumentach, albo pisząc. Są dni, kiedy bardzo dużo, a oczywiście są takie, kiedy na przykład jestem na planie czy w próbach, więc jest mniej czasu. Więc jest mniej czasu, tak.